COVID-19 to jest okrutna zagaraza. Trzecie miejsce. Przepraszam bardzo. Okrutna zaraza. Bo pani, ja nie słyszę pani dobrze, bo pani ma, że tak powiem, pani aparat głosowy nie jest w pełni wydolności z uwagi na to, co pani ma na twarzy, więc proszę o powtórzenie pytania. Szczęść Boże wszystkim przedsiębiorcom, tym, którzy w branży gimnastycznej, gastronomicznej, rozrywkowej radzi by umożliwiać Polakom zachowywanie, odbudowywanie kondycji psychofizycznej. Oni się trudzą, oni zainwestowali. Uwaga, oni dalej pracują czy nie pracują, muszą utrzymywać infrastrukturę, która kosztuje ciągle ogromne pieniądze, a władza uniemożliwia jednym normalną pracę, uprawianie przedsiębiorczości, a drugim uniemożliwia dbanie o kondycję. Tak jest. Dzieci, najmłodsi, przyszłość Polski. Szanowni Państwo, zatrważające dane do tych, które koledzy posłowie tutaj przytoczyli. Ja dodaję jeszcze jedną czarną liczbę. 30-procentowy wzrost liczby zamachów samobójczych wśród nieletnich w ostatnim roku. W tym roku walki mniemanej o zdrowie publiczne rząd, tak jest, wymieniony tutaj z nazwiska Niedzielski, ale to jest przecież szajka, to jest spółka zbrodnicza. Dworczyk, Szumowski, poprzednik Niedzielskiego, Morawiecki, patronujący temu wszystkiemu superpremier Kaczyński, to oni odpowiadają za tragedię narodową, szanowni państwo. Powtarzam, 30-procentowy wzrost liczby zamachów samobójczych wśród młodzieży. A przypomnę, że zanim jeszcze całe to szaleństwo zostało rozkręcone, zanim zaczęliśmy pogrążać się w tej nierzeczywistości, wpychani w nią przez własny rząd, już wówczas Polska przodowała w tych tragicznych statystykach. I to nie tylko w jednej, ale we wszystkich grupach wiekowych. I w związku z tym tak jest. Przyłączam się do tego wezwania. Otworzyć przestrzeń do służącą podnoszeniu kondycji, obiekty sportowe, tereny rekreacyjne, dzieci do szkół, lekarze, tak jest, do leczenia, ale nie przez zamknięte drzwi, nie przez telefon. A ci, którzy w taki sposób wpłynęli w tak rekordowo krótkim tempie na tak katastrofalny spadek kondycji psychofizycznej Polaków, przed sądy, przed trybunały. Gdyby to było normalne państwo prawa, gdyby kara główna figurowała w kodeksie karnym, no to po prostu powiedziałbym, Niedzielski będziesz wisiał i to stałoby się faktem. Gdyby to było normalne państwo, ale przyjdzie nam je jeszcze odzyskać. Żeby je odzyskać, musimy na początek ratować to, co się da i w sferze przedsiębiorczości, i w sferze zdrowotności. Do tego wzywa Konfederacja i wzywa. Czas zwrócić na to uwagę jako jedna jedyna formacja w tym Sejmie z podniesionym czołem, ponieważ myśmy nigdy nie głosowali za tą systemową tresurą, zniewoleniem, ubezwłasnowolnieniem, za ruiną polskiej przedsiębiorczości, ruiną stosunków społecznych we wszystkich wymiarach. Jedna jedyna Konfederacja od roku w tej sprawie miała jasne zdanie. Zawsze po stronie wolności, zawsze po stronie prawa. Prawa, uwaga, tego, które nie jest stanowione mocą pogróżek na kolejnych konferencjach prasowych ze strony zmieniających się ministrów czy inspektorów sanitarnych, czy szalonych naukowców, profesorów w rodzaju Horbana, Simona, których oni zatrudniają, a właściwie nie wiadomo dokładnie, kto ich opłaca i zatrudnia. Więc jedna jedyna Konfederacja po roku tego szaleństwa mówi po raz kolejny, dość, wracajmy do normalności. A ja w ramach prowadzenia polityki realnej na skalę nam dostępną zapraszam Państwa na wielką majówkę. Zapraszam Państwa do rzeszowskiej strefy
uśmiechu. 3 maja, już za tydzień niespełna w poniedziałek, tak jak i w miniony weekend, zobaczymy tam, mam nadzieję, uśmiech rzeszowskich i nie tylko rzeszowskich dzieci, ich rodziców. To będzie chwila ulgi, chwila wytchnienia. Zapraszam do Rzeszowa. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Ja mam 2 pytania do Pana. Ja mam Cię pierwsze. COVID-19 to jest okrutna zaraza. Trzecie miejsce. Przepraszam bardzo. Okrutna zaraza. Bo Pani, ja nie słyszę Pani dobrze, bo Pani ma, że tak powiem, Pani aparat głosowy nie jest w pełni wydolności z uwagi na to, co dobrze. Pani ma na twarzy, więc proszę o powtórzenie pytania. COVID-19 to okropna zaraza. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Polska jest trzecia pod względem zgonów w Europie? I drugie pytanie, dlaczego Pan kandyduje na prezydenta Rzeszowa? To pierwsze, widzi Pani, takie ma Pani wyobrażenie o rzeczywistości i w związku z tym ciekawe powinno być dla Pani, poznawczo, wręcz fascynujące, to, że tej choroby ciągle nie ma w oficjalnym rejestrze chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Tak? Posługujemy się tutaj pewnymi terminami, które władza na konferencjach prasowych podsuwa publiczności, straszy, śmieszy, tumani, ale takich terminów jak COVID ciągle jeszcze nie wprowadzono do oficjalnych rejestrów. Od na przykład w Wojsku Polskim prowadzi się szczepienia na to coś, tylko tyle, że tych szczepień nie umieścił jeszcze na liście szczepień obowiązkowym w Wojsku Polskim główny inspektor sanitarny Wojska Polskiego. Więc coś tu nie gra, prawda? Coś tu nie gra. Drugie Pani pytanie, dlaczego kandyduje na prezydenta Rzeszowa? No właśnie między innymi po to, żeby tam na dostępną prezydentowi miasta skalę upominać się o bezpieczeństwo, zdrowie, wolność, kondycję psychofizyczną Polaków. Po to, żeby skoro nie da się tu w Warszawie tak łatwo tego załatwić, no to żeby zadbać o powrót do normalności w pięknym mieście Rzeszowie. Mówimy tutaj o dzieciach, mówimy o nieletnich, młodzieży, bo to oni są przyszłością i zwrócę uwagę na to, że właśnie Rzeszów z wszystkich miast wojewódzkich w Polsce jako jedyny ma dodatnią prognozę demograficzną. Rozwija się w sposób naturalny, przybywa rzeszowian. No, poza konkurencją pozostaje oczywiście stołeczna Warszawa, ale Warszawa jedzie na sztucznym wspomaganiu, na biurokratyczno-politycznych sterydach i dlatego przybywa mieszkańców tego miasta. W Rzeszowie to co innego. W Rzeszowie piękna przyszłość, byleśmy tylko nie pozwolili jej sobie odebrać. Dlatego dziś trzeba zadbać o zdrowie, wolność i majętność Polaków po to, żeby w ogóle była mowa o jakiejkolwiek przyszłości. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Dlaczego Pan nie nosi maski? A dlaczego Pani ją nosi? Bo ja nie chcę zarażać. Proszę Pani, więc wolny wybór. Ja się Pani w objęcia nie rzucam, nie narzucam kontaktu ze mną i proszę tylko o wzajemność. Proszę tylko o wzajemność, o tę swobodę funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Wolność domku w swoim domku, a w przestrzeni publicznej wszyscy dbajmy o stare, dobre zasady. Takie jak właśnie równość wobec prawa i inne, bardziej szczegółowe postanowienia naszej Konstytucji, jak na przykład wolność, prawo do niebycia poddawanym eksperymentom medycznym. Proszę sobie przeczytać ten artykuł. Pani, jak rozumiem, na ochotnika bierze udział w pewnym eksperymencie medycznym i ja Pani na drodze do szczęścia nie staję. Wolna droga. Natomiast proszę mnie nie angażować na siłę do udziału w tym dziwnym, coraz bardziej przerażającym eksperymencie na ludziach na masową skalę. Czyli Panie pośle, nie zaszczepi się Pan? Szanowna Pani redaktor, do tego, do odpowiedzi na to pytanie mogłaby Pani łatwo dojść, aplikując zasady, o której się wyżej upomniałem. Przede wszystkim dbajmy o poszanowanie
o poszanowanie tajemnicy lekarskiej i w dawnym świecie, świecie tradycyjnych zasad, do którego chciałbym, żebyśmy wszyscy przynależeli, byłoby, nawet powiem pani, pewnym brakiem grzeczności i elegancji zadawanie bliźnim pytań o to, jakie procedury czy jakie medykamenty życzą sobie przyjąć, a od których przyjęcia się powstrzymają. To byłoby nieeleganckie w tym naszym staroświeckim świecie, prawda? Ja oczywiście jestem za postępem, ale niech to będzie postęp niegwałcący tych zasad, do których w naszym kręgu cywilizacyjnym jesteśmy przywiązani. Tajemnica lekarska, o to się upominam, prawda? Niech żaden polityk, żaden komisarz polityczny nie staje na drodze kontaktu wolnego między lekarzem a pacjentem. Kto czuje się niezdrowy, kto czuje się chory, niechaj spieszy do lekarzy i niechaj mu nikt w tym nie przeszkadza. Dziękuję. Jeszcze raz. Aspirynę pan zażywa? Szanowna pani, to już właśnie są pytania, myślę, naruszające te dobre zasady i ingerujące w moją prywatność, do której jestem w interesie publicznym bardzo przywiązany. A ponieważ pani zadała już czwarte pytanie, to ja oświadczam, że jestem do dyspozycji pani, gdyby chciała pani ze mną przeprowadzić przeobszerny wywiad już poza ramami tej konferencji prasowej. Dziękujemy zatem za uwagę. Życzymy wszystkim zdrowia, najlepszej kondycji. Tak, słucham? Prawa strona. Tak, proszę bardzo. Nawiązując jeszcze do eksperymentów medycznych, to konstytucja, która jest naczelnym prawem Rzeczypospolitej, artykuł 39, jasno mówi, nikt nie może być poddawany wszelkiego rodzaju eksperymentom. Do tego się właśnie odwołałem. Dobrowolnie użyć tak jest zgody. Natomiast chciałbym pana zapytać w kwestii właśnie dzieci, które muszą siedzieć. Czy to młode pokolenie, bo mówimy tu o dzieciach w szkołach, a także o studentach, na skutek tej edukacji dzisiaj nie będzie później ograniczone w rozwoju intelektualnym? Pytanie retoryczne. Moi koledzy posłowie podnieśli te kwestie. Właśnie nie ma co do tego wątpliwości, że to pokolenie zostało potraktowane przez władze Rzeczypospolitej na gruncie bezprawia, bo bezprawne pozostają wszystkie akty niższej rangi, godzące w konstytucję i wyższe ustawy. To pokolenie zostało potraktowane jako pokolenie wojenne. To są dzieci wojny, którym odebrano część tego dzieciństwa, młodzież, której odebrano życie studenckie. Myślę, że to jest bezdyskusyjne, a przyzna i pan mecenas Wilk, i pan poseł Dziambor, że szanowni państwo, z tą zgodą to jest też tak, że jeśli by nawet została ona udzielona, zgoda na udział w eksperymencie medycznym, ale z niepełną wiedzą delikwenta o tym, jakim procedurom ma podlegać, to byłaby to zgoda nie mająca konsekwencji prawnych. Oczywiście ta zgoda musi mieć charakter bezpośredni, jasny, muszą być wskazania co do potencjalnych ryzyk i tak dalej, i tak dalej. Tego się w tym momencie praktycznie nie robi. Więc oczywiście warunki tej zgody można przyjąć, absolutnie nie są spełniane w warunkach tak zwanego Narodowego Programu Szczepień.